Na pewno mecz dla kibiców nie mógł się podobać. My jako trenerzy zdajemy sobie sprawę, żebyśmy chcieli, żeby to była lepsza piłka, bardziej widowiskowa, ale myślę, że i boisko, i ten wiatr, który też tak trochę utrudniał granie, no i w sumie też presja wyniku, bo wiadomo, o co gra Radomiak, o co gramy my. I dlatego może i piłkarze jednej i drugiej drużyny trochę spięci. My też dużo nerwowości, niedokładności, nawet prowadząc 1-0. Gdybyśmy trochę spokoju, zimnej krwi zachowali, byliśmy w stanie jeszcze drugą i trzecią bramkę strzelić. To nie jest żadna pycha i jakieś tam nasze bełkotanie czy moje, ale my wierzymy w swoje umiejętności. Z niektórymi z kolegów rozmawiałem przed meczem, przyjechaliśmy tu wygrać i tak będzie do końca. Nie? Nawet jak będziemy gdzieś tam jeździć do super faworyta, to nie boimy się. Zresztą okres przygotowawczy utwierdził tych chłopaków w przekonaniu. Graliśmy chyba z Wisłą Płock w pełnym składzie, Wisła Płock na dwa zespoły 4-4. Chojniczankę 3-0 w Chojnicach też opędzlowaliśmy. Grudziądz w Grudziądzu 1-0, czyli my wiemy, że jakaś tam siła u nas jest. Problem naszej drużyny to jest ta mała ławka rezerwowych, króciutka, problem też młodzieżowców, no ale jesteśmy taką drużyną, jaką jesteśmy. Rodzina, atmosfera, sami słyszeliście, cieszą się, tańczą. Za chwilę będziemy płakać, ale podnosimy się. I na pewno kolejne bardzo ważne 3 punkty, no przed spadkiem. Nie czarujmy się, ta tabela, no niestety, nikt nie pomaga nam. Słyszymy, że już znowu Koszalin wygrywał, czyli cały dół wygrywa. Faworyci, co mieli wszystko zamiatać, na razie kuleją, ale mówię, ta piłka cały czas jest w grze. My się jeszcze nie utrzymaliśmy. Radomiak jeszcze ani nie awansował, ani tej szansy nie stracił. Dlatego cierpliwości, walczymy dalej. Zanotowaliśmy teraz taką serię czarną. Ten tydzień nas odkręcił w ogóle w drugim kierunku, nie takim, jakim mieliśmy iść, nie takim, jak właśnie byliśmy przygotowywani. Teraz jest następny tydzień, żeby odkręcić to z powrotem na właściwe tory.